Jest. Dzień dobry. Dzisiaj postanowiłem pokazać niektórym, jak można fajnie zrobić sobie flaczki. Tutaj mamy akurat takie opakowanie z sokołowa flaczków. Rozcinamy. O, tutaj proszę zobaczyć. To są właśnie te flaczki. Bardzo ładnie wyglądają. Flaki należy, wiadomo, że jest to żołądek krowy lub, że tak powiem, byka lub jałówki, nieważne. Ważne, że tak to wygląda, ten cały żołądek. I najlepszą metodą na robienie flaków jest to, jak sobie w ten sposób takie flaki sami kupimy, a nie należy kupować pokrojonych, ponieważ nie wiadomo, jak kto to zrobił. Jak już są pokrojone, proszę zobaczyć, tutaj jest taka błona, którą niektórzy w ogóle nie odkrawają później po ugotowaniu i ona jest nie do pogryzienia i ma się wrażenie takie, że zaraz człowiek zwymiotuje, jak tylko to weźmie do ust. Więc tak, żeby flaki były dobre, to należy je przygotować. Trzeba po prostu je włożyć do garka, te flaki, o, tak, wlać do nich wody zimnej. Tak, na, żeby były przykryte. O, takie fajne są, prawda? O, widać, że fajne. Od razu widać. Tak, wkładamy te flaki tutaj, o. I teraz musimy je włożyć na piec lub na inny palnik, gazowy, elektryczny, etc., etc. I zagotować. Doprowadzić do wrzenia. Jak doprowadzimy do wrzenia, to się wodę wtedy odlewa. Na razie tyle. No. Zagotowaliśmy flaki, proszę zobaczyć. Dobrze, że Państwo tego nie czujecie. Cuchną jak jasna cholera, można powiedzieć. Proszę zobaczyć. O, ładnie się gotują. Teraz my te flaki musimy z tego paleniska wziąć. O, tutaj tak, pięknie, ładnie. Ja używam rękawiczek zwykłych roboczych, bo są najlepsze. W sumie do różnego tego typu rzeczy. Ale teraz będę sobie musiał pomóc innymi rękawiczkami. Mam takie specjalistyczne rękawiczki do spawania. O! Bo to, co na rynku proponują, to jest wszystko nic. Tą wodę należy odlać całkowicie. Czyli wylewamy całą zawartość. Chwileczkę. Pozwolę sobie wziąć kawałek pomocnika takiego, ponieważ ja muszę to zobaczyć. Całą wodę wylewamy. O! Proszę zobaczyć, to jest takie twarde, że się w to wbić niczego nie da. O, nie da się. Trochę może wchodzi, ale jest bardzo twarde. My do tego wszystkiego nalewamy następną wodę. Dolewamy wody na full. Tej wody w ogóle nie solę, w żaden sposób jej nie przyprawiam. Dlatego, że to jest wstępna metoda oczyszczania flaków. My teraz bierzemy to, dajemy znowuż na piec. Przykrywamy przykrywką i gotujemy drugi raz. Cztery razy trzeba gotować flaki, żeby się nadawały do czegokolwiek. Na razie tyle. Mamy tutaj znowuż gotujące się flaczki, proszę zobaczyć. Ładnie się gotują. Zapach też jest mało interesujący, jak przy pierwszym razie, chociaż może już mniej intensywny. Spróbujemy go tutaj wbić. O, coś się tutaj wbija, proszę zobaczyć. Coś się wbija, ale reszta jest niestety jest jeszcze bardzo twarda. O, tu w środku się wbija, ale to się musi wbijać w całości. Więc teraz tą wodę pozwolimy sobie znowuż ładnie odlać.
I tak jak powiedziałem, proszę zobaczyć, jaka woda jest mętna. Mętna jest, prawda? Te wszystkie rzeczy, które... Ja sobie pozwolę tutaj starą metodą to odcedzić. Jak to kiedyś bywało. O, w ten sposób. A to nie jest rzecz trudna, chociaż można się sparzyć. Dlatego rękawiczki do spawania są najlepsze. Bardzo dobra izolacja. Nic tego nie zastąpi. O, już żeśmy odlali. Tak. Teraz możemy tutaj, pozwolę sobie Państwu zaprezentować możliwość wbicia widelca do tego czegoś. Proszę zobaczyć, to jest jednak twarde. O, widać, że to nawet znaku nie ma. Te są bardziej takie ostre. O, tutaj się coś da wbijać, ale... O, proszę zobaczyć. Twardzizna. Nie da się tego wbić. Więc znowuż ponownie zalewamy to wodą. Pamiętaliście Państwo, że już dwa razy gotowaliśmy. To jest trzeci raz. Nie solimy na razie tej wody, dlatego że to jest gotowanie wstępne w celu oczyszczenia, czyli tak zwanej rafinacji, jak mówią w przemyśle petrochemicznym. Dajemy to na... i gotujemy po raz trzeci. Mamy tutaj następny raz gotowania flaczków. Proszę zobaczyć, ładnie się gotują. To już jest trzeci raz. Odstawiamy je razem z tym, z tą wodą. Pozwolę sobie troszkę tej wody odlać. Na początku bez pokrywki, ponieważ to jest wszystko bardzo gorące. Teraz, żeby to jakoś nam reszta wyciekła, starą metodą z pokrywką. A się ładnie wylewa. Wszystko się wyleje jak chcemy. O tak. Bardzo fajnie. Proszę zobaczyć. Teraz mamy te flaki już. Już ten zapach już jest taki. Już jest taki fajny ten zapach. Ja sobie pozwolę te rękawiczki zdjąć. Bo one niestety, ale nie dają komfortu. Jeszcze nie. Jeszcze widać, że to twarde. Wchodzi. O, słyszycie Państwo, wchodzi, ale z takim dźwiękiem. O, a to jaka guma. To wygląda jak guma. Proszę zobaczyć, to mamy z tej strony. Tutaj mamy ten żołądek z tej strony, prawda? O, tu jest jakby lepiej troszeczkę, ale to jeszcze nie jest to. O, wbiło się. O, ale jeszcze nie. O, to widać, że to jeszcze nie. Więc teraz powinno nam się przy tym gotowaniu już zagotować odpowiednio na miękko. Pozwolę sobie wlać tutaj znowu zimnej wody do tego. Tak się to ładnie nam leje. Przykrywamy to. O tak, fajnie. Żeby nie za dużo tej wody, bo później ona bardzo gwałtownie się gotuje. Teraz pozwolę sobie tą naszą potrawę tutaj położyć jeszcze raz. I teraz już do smaku można trochę soli dosypać. No ja tu mam tak akurat sól w takiej dziwnej szufelce. Ja to tak robię. O, trochę sypię. A nie trochę, akurat ta sól jest beznadziejna, bo się nam trochę zbryla. Chociaż u nas jest bardzo sucho. Pozwolę sobie tylko tyle nasypać, bo główne przyprawianie to będzie dopiero później. To jeszcze mamy trochę czasu. Przykrywamy i gotujemy czwarty raz. Teraz już powinno być do miękkości. To na razie tyle. Jesteśmy teraz tutaj
tej ostatniej fazie gotowania. Proszę zobaczyć, że się ładnie gotuje. Otwieramy. Zapach. O, znośny, znośny. To już jest, można powiedzieć, pełna rafinacja. Spróbujemy to. O, proszę zobaczyć, jak to się ładnie wbija. No tutaj nam wyszło, że gotowaliśmy ponad godzinę czasu. Tego, o, nawet to się wbija. Proszę zobaczyć, jak się ładnie wbija. To już jest dobre. O, proszę zobaczyć, jak fajnie. Nawet to się wbija. Nawet to, co się nie chciało wbijać, to się wbija. Więc teraz pozwolimy sobie to wszystko. Ja sobie jeszcze rękawiczki tylko wezmę. To wszystko odcedzić. O, odcedzić. I idziemy tutaj do naszego zlewu. O, zlewamy to wszystko. Jakież to jest piękne. Tak. I teraz tak. Ja sobie jeszcze pozwolę wziąć to wszystko na... Troszkę, o tak. Proszę zobaczyć, jakie to jest piękne. Tak. Ja to tutaj wylewam wszystko. No i w jednej ręce trzymam, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Teraz to popłukam trochę, żeby nam się to wszystko ładnie tutaj... O! Wszystkie te rzeczy z gotowania zeszły. Tak. Teraz sobie pozwolę to wszystko tutaj wrzucić. O! Tak to ładnie wygląda. I... Za chwileczkę będziemy... Oczywiście to powinno wystygnąć, bo niestety to jest takie gorące, że nie bardzo można to w tym momencie obrabiać. Ale proszę zobaczyć, że to ładnie się... O, tutaj jest ta skóra, którą należy odciąć. My to będziemy wszystko ładnie wykrawać. I dlatego powinniśmy sobie to zostawić, żeby się troszeczkę wychłodziło. A możemy sobie tak tu położyć i zostawić. Może na razie tyle. Mamy już wystudzoną tą część żołądka, którą będziemy oprawiać. Ważną rzeczą jest to, żeby wszyscy wiedzieli, że ta część żołądka to jest kwestia wewnętrzna, w której się trawią różne rzeczy, natomiast ta część to jest ta część od strony mięśni. I tutaj właśnie występują tego rodzaju różne ciekawe rzeczy, które należy stąd wyciąć. No i taki trzeba mieć dosyć ostry nóż, żeby to wszystko można było jakoś ładnie... O, proszę zobaczyć, to tutaj nam ładnie odchodzi. Te rzeczy, które są zbędne... O, ja to może tak nie robię ładnie, jakby kucharz zawodowy zrobił, ale staram się jakoś to wszystko... Tak zrobić, co by mi później smakowało, bo ja kilka razy natknąłem się na takie coś, że jem, a tu nagle w gębie mi rośnie. No i niestety, no odpluć trzeba. Dlatego myślę, że flaki powinno się robić od podstaw, bo ostatnio w markecie jednym, nie będę nazwy mówił, żeby nikomu nie zaszkodzić, ale niestety tak jest. To market zagraniczny, ale polska firma zrobiła flaki pokrojone już i się skusiłem. No, nigdy tego nie robię, ale się skusiłem i sobie myślę, a może spróbuję, jak to jest. I okazuje się, że oni tego wszystkiego nie odkroili. Ja gotuję, śmierdzi. A woda jakaś dziwna, a to już miało być wszystko ładnie zrobione. No i to w ogóle nie do jedzenia i nie da się pogryźć. Dobrze, że mamy psa. No i on miał, pies to wszystko po prostu zjadł, całe te flaki. No, ale tak jak tutaj te flaczki kupiłem sobie, mogę tu powiedzieć, w sklepie, który się nazywa Makro Cash and Carry, tak po angielsku, prawda? No i właśnie oni tam mają różne fajne rzeczy. Są też takie flaki, które nie są w opakowaniu, tylko są... Proszę zobaczyć, jakie to jest, o! Jakie to jest, jaka to jest ta błona. Proszę zobaczyć.
No to jest coś okropnego, no przecież to nie dałoby się w ogóle pogryźć. Proszę zobaczyć, to wszystko trzeba wyczyścić. Stąd, jak sobie zrobię sam, to wiem wtedy, co mam. O, a te mają wyjątkowo dużo tych błon. I ktoś nawet mówi, że on flaki tam parzone, takie, siakie, nie wiadomo jakie. No i co z tego, pokroi to wszystko razem z tymi błonami, a później ty już se w łeb możesz strzelić, bo z tego się już nie da nic zrobić. No, a w niejednej knajpie jeszcze jest tak, że ja przepraszam, że to trochę trwa, no niestety chcę to wszystko ładnie zrobić tutaj, żebyście Państwo wiedzieli, to jest dosyć trudne danie do przygotowania. Nóż trzeba mieć dosyć ostry, taki nieduży, żeby można było operować ładnie. O, tutaj coś jeszcze. Bo ja to nie mogę. O. To może na razie skończymy, a ja to jakoś sam wszystko zrobię. Chodziło o to, żeby to jakoś... Żebyście Państwo wiedzieli, jak to będzie, bo to trochę mi jeszcze zejdzie. Jak będzie wszystko oczyszczone, to się wtedy... Proszę zobaczyć, mięsko jest ładnie zrobione, to nie jest błona, to są... Zresztą widać, że to jest mięso, tak jak mięso wołowe. Widzicie Państwo, to tyle jest odpadów z tego wszystkiego tutaj, które są praktycznie niezjadalne. Niezjadalne przez nas, ale my mamy psa, więc on sobie z tym poradzi znakomicie. Biorę teraz nóż odpowiedni, ponieważ trzeba będzie to wszystko pokroić. Tu mam taką niewielką deskę, co prawda niewielką. Tak? I teraz tak, kroimy to w paseczki. Proszę zobaczyć. Paseczek odkrawamy. Następny paseczek. Paseczek. No, deska jest taka mała, że mi się to nie mieści, ale ja sobie jakoś poradzę, zresztą tak jak zawsze sobie radzę i to zresztą dobrze. Staram się to kroić wzdłuż. Widzicie Państwo, że te, to znaczy tak, nie jest to do końca tak jak mówię, dlatego że ma się kroić mięso w poprzek, ale my będziemy to jeszcze kroić w inny sposób. Więc ono będzie później w poprzek. O, kroimy to na takie paseczki. Proszę zobaczyć. Poprzek włókien. Poprzek włókien, tak. Mi tu żona podpowiada poprzek włókien. A, mój doradca tutaj. Jakby ktoś nie wiedział, co znaczy w poprzek. O, jakby ktoś nie wiedział, co znaczy właśnie w poprzek. Tak, w poprzek. Czyli prostopadle do włókien. Prostopadle, a nie równolegle. Niektórzy kroją równolegle. No i później mają kłopot. O, dobrze, więc mamy takie coś. Tutaj, o, proszę zobaczyć, jakie to fajne jest. W zasadzie to w środku tutaj, o, to jest takie coś się tu zrobiło. Ja bym tego osobiście nie jadł, o, tego tutaj. Także ja to pozwolę sobie odkroić. O, proszę zobaczyć, to jest takie coś. Tu mogę to jakoś tak odkroić, żeby, o, i to może moja myrdoła zje, bo on to lubi takie, jemu nie przeszkadza. A mnie być może by przeszkadzało. Teraz tutaj mamy chyba też takie coś. O, z tego. Tu było takie... No, wiecie Państwo, wszystko to, co nam się wydaje z tych flaków, że może być jakieś dziwne, no to najlepiej... Najlepiej sobie po prostu darować i to odkroić i mieć z głowy, niż później na przykład mówić, a co ja w zasadzie zjadłem. No. To nie wiem, zaraz tutaj jest takie coś, a to powinno być dobre. Tylko tu mi się to jakoś nie podoba. To mi się tu nie podoba takie. I ja sobie to pozwolę tu, o, odkroić. O, to jest takie miękkie jakieś, ofu. Źle mi się to kojarzy ogólnie. Tutaj, o, tutaj też jest takie coś. Taki fałd. To jest jakiś fałd, no. Ci wytrawni, którzy wiedzą, o co chodzi, to pewnie jedzą ten fałd, ale ja wolę sobie sprawdzić, co to jest. Dobrze, i teraz mamy te kilka tutaj rzeczy i proszę zobaczyć ten garnek, w którym gotowaliśmy już wcześniej te flaki, on tu jest przygotowany,
i sobie stoi. Natomiast my będziemy teraz te nasze paski, tak jak makaron. Pamiętacie Państwo, że makaron można było, jak się uwalcuje później, jak się zrobi domowym sposobem, to albo zwija się i kroi, albo się kroi na paski i się kroi wtedy w poprzek. Tak jak makaron, prawda? Więc ja sobie pozwolę również, tak jak makaron, to kroić. Takie właśnie, o, proszę zobaczyć, fajne paseczki. W ten sposób, tak to się właśnie kroi. Cały ten makaron, makaron. To jest coś w rodzaju makaronu, bo to też w zupie będzie. Więc tak jak wy makaron. No teraz się już nie robi makaronu w ten sposób. A może i szkoda, że się nie robi, bo oczywiście gotowanie to, proszę zobaczyć, to tutaj sobie rzucamy, to rzucamy sobie i jak będzie więcej, to Państwu pokażę, jak to fajnie wygląda w tym garnku. To już wtedy przypomina nam nasze flaczki, które dostajemy gdzieś tam, jak jesteśmy w restauracji. Kiedyś to w każdym barze takim podrzędnym były flaki, które się tam, że tak powiem, jadło masowo. Oczywiście one mają tam w tych restauracjach podrzędnych ten swój zapach. No oczywiście wszyscy mówią, no to musi tak być, ponieważ wiadomo, że to są flaki i tak dalej. I taką oborą czuć. Fuj, okropność. To jest taki zapach, że od razu odstręcza. No chyba, że wypijesz jakąś wódkę, no bo to właśnie było tak. Ludzie pili wódkę, później idzie do knajpy i ten widzi, że gościu już jest wypity, więc mu podsuwa, a może flaczki, i wtedy mu daje te śmierdzące dziadostwo niewypłukane, ale on już nie czuje, bo przecież tyle wypił, że wiadomo, o co chodzi. No, a my mamy flaczki eleganckie. Chcę Państwu powiedzieć, że za czasów PRL-u chodziłem do Wierzynka. Oni mieli bardzo dobre flaczki, takie z takim serem włoskim, co się parmezan nazywa. Tam dodawali, ale jak to się jadło na wspaniałych naczyniach i sztućcach srebrnych. Tak, teraz to już pewnie jest inaczej. Dobrze, może na razie zakończymy, ja to wszystko pokroję i wrócimy do sprawy. Mamy tutaj pokrojone nasze flaczki. Proszę zwrócić uwagę, że teraz to przynajmniej wygląda jak flaczki. Ja co prawda to trochę pokroiłem tak bardziej grubo, nie tak bardziej cienko, jakby ktoś sobie myślał, ale proszę zobaczyć, że to rzeczywiście teraz, o, to. To jest takie coś, co znajdujecie w tej zupie. To jest ten flak. Flaczek. Tak można powiedzieć, flaczek. I teraz te flaczki, jak już mamy ładnie pokrojone, zrobione, obrane i tak dalej, to jedną ważną rzecz, którą trzeba zrobić, to jest to, że trzeba to zalać najlepiej rosołem wołowym. I ja wcześniej już miałem po prostu rosół, który sobie tam ugotowałem i do tego sobie zjadłem jakieś mięso w sosie chrzanowym. O tym kiedyś będziemy mówić. Natomiast pozwoliłem sobie zachować resztę tego rosołu, który już jakby nie... nie był potrzebny do tego, a miałem na myśli te flaki, więc sobie pomyślałem, że zostawię od razu ten rosół. I ja sobie pozwolę ten rosół do tych naszych flaków, o tutaj właśnie ładnie wlać. Wiadomo jest, że rosół jako wywar gotował się z różnymi jarzynami i tak dalej, i tak dalej. My sobie teraz tutaj pozwolimy to wszystko ładnie włożyć na nasz palnik wysokometanowy, jak ja go nazywam. Tam mamy odpowiednie rzeczy i
I też pozwolę sobie do tychże właśnie naszych flaków, które już jakby są gotowane na sicher, jak mówią Niemcy, prawda, dorzucić. Tutaj mamy na przykład pora, bo ja nie używam cebuli. Pora, dorzucimy sobie troszkę. A jak to woli, no ktoś może pora, a ktoś może cebulę, trochę marchewki posiekanej, prawda? Niektórzy mogą to przetrzeć, tą marchewkę, bo to są różne koncepcje tego, ale żona mi tu mówi, że na tej tarce dużo się dużo zostaje, więc ja postanowiłem to jakoś posiekać. A proszę zobaczyć. Tutaj mamy ten cały wsad i to wszystko ładnie tutaj. Teraz to będziemy tu gotować już na cacy. Na cacy. I teraz do tego wszystkiego powinniśmy dodać ziele angielskiego. Tutaj pozwolę sobie pokazać ziele angielskie, dlatego że ten film robiony jest dla mojego przyjaciela, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, pana Miłosza, który po prostu chciałby takie flaczki dobre zjeść, a po prostu może nawet nie wie, jak ta przyprawa. Więc ta przyprawa wygląda tak, to jest ziele angielskie, nie wiem, jak to jest po angielsku, prawda? Natomiast chcę powiedzieć taką rzecz, że ja tego ziela nie będę dawał w całości, ponieważ ta kulka, która będzie w tej zupie, ona jest niejadalna. Tego się po prostu zjeść nie da, dlatego ja sobie pozwolę sobie zastosować, tutaj mam ziele angielskie zmielone. Jak ona się zmieli, to ziele, to ono jest takie. I wtedy wiadomo jest, że to się już da zjeść, ponieważ jest zmielone, więc to ziele pozwolimy tutaj. To ziele sobie tutaj, o, przyprawiam troszeczkę, bo to wiadomo, że trzeba tylko troszeczkę, bo nie wiadomo jak i co później. Następną sprawą jest, nie, to jest pieprz akurat. Chciałem jeszcze powiedzieć o liściu laurowym. O, liść laurowy, nie będziemy tutaj żadnych reklamować firm, które mają liście, bo to różne liście laurowe. Pamiętacie Państwo, starożytny Rzym, liście laurowe, czyli jak ktoś zwyciężył, to mu dawali taką koronę. I to jest takie coś, prawda, które się daje do różnych potraw, które jest zupełnie niejadalne. To i ziele angielskie to jest niejadalne. Także w ten sposób się tego zjeść nie da. Natomiast ja liść laurowy mielę. Tutaj są takie drobiny tego liścia, które mi nie przeleci przez sitko moje. Dodatkowo jeszcze ja sobie takie robię z gałką muszkatułową, którą też mielę, i z gorczycą, którą też mielę, ponieważ gorczyca jest tylko do ogórków i nikt nawet nie wie o tym, że ona ma bardzo dobre właściwości, jeśli chodzi o przyprawę. I proszę zobaczyć, o, tu mam takie dziureczki, prawda? taka przyprawniczka, że tak powiem, z odzysku. O, i tu sobie tutaj dodaję. O, to się nawet nie chce tak dodawać, to... O, bo widzicie Państwo, co tu się stało. To sobie tak dodam, o, tak, o. Tak jak babcia moja, która już nie żyje parę ładnych lat, a była z 1903 roku, za Franciszka Józefa się wychowywała. To mówiła, że nie było to jak za Franciszka Józefa. Więc ja tutaj dodaję, w związku z tym, jak mnie babcia uczyła, kiedyś, dawno temu. O, teraz sobie pozwolę do tego wszystkiego dodać jeszcze ziół. Mamy tu takie zioła, na które składają się, proszę zobaczyć, jakie duże otwory, żeby te zioła przeleciały. To jest miks ziół, to jest oregano, majeranek i bazylia.
bardzo fajne zioła, które nadają się do różnych rzeczy, między innymi do flaków. O, ja sobie tak pozwolę tutaj posypać. Proszę zobaczyć, jak to się ładnie sypie. To takim gwoździem zrobiłem dużym takie dziury, no, żeby to się ładnie sypało. No właśnie, no bardzo fajnie się to nasypało, tak? I jeszcze dodatkowo do tego wszystkiego pozwolę sobie dodać kurkumę. To jest takie żółte, widzicie Państwo, takie żółte, kurkuma. To się nazywa kurkuma, nie żadne curry czy inne rzeczy, tylko kurkuma. Jest taki proszek, który się kupuje, o, który daje taki interesujący kolor. Tu chodzi o kolor. Posypujemy tą kurkumą. Kurkumą w ogóle można posypać różne rzeczy, na przykład mięso. O, a jak to się zaraz zmiesza, to zobaczycie Państwo, jaki to jest efekt. Tutaj do mieszania mam taką specjalną łyżkę. Może tutaj rzucimy okiem, bo tutaj mamy różne rzeczy. To łyżka i tutaj są również nasze noże. Bo ludzie sprzedają różne rzeczy na noże, na to, na tamto. A ja sobie tu zrobiłem, proszę zobaczyć, na ścianie bardzo fajną rzecz. Na wkrętach sobie przykręciłem. Tu jest taki tasaczek, który sobie można wziąć i na przykład coś uciąć. A tu jest pniaczek, na którym to można zrobić. Prawda? Ale mamy tutaj łyżkę. Tak? Mamy łyżkę do mieszania. Bardzo fajną. Taką elegancką łyżkę. I teraz taką mieszamy tutaj. Proszę zobaczyć, to sobie tak tu mieszamy i to nam się w tym rosołku będzie ładnie robić. A do tego jeszcze, żeby to wszystko miało smak, dodamy trochę zieleniny, tak zwanej pietruszki i selera. No właśnie. I teraz my akurat mamy to zamrożone, ja tu zaraz przyniosę. Pozwoliłem sobie przynieść pietruszkę i selera, natkę oczywiście, bo my mrozimy te rzeczy. Niektórzy wyrzucają, to znaczy nie chodzi o pietruszkę, bo pietruszkę wiadomo, że ludzie używają, natomiast natkę selera ludzie wyrzucają nagminnie, a niepotrzebnie, ponieważ ona jest bardzo interesującą przyprawą do różnych potraw. Tutaj mamy akurat pietruszkę. Ładnie pachnie zresztą pietruszką, proszę zobaczyć. I tego zielska to sobie tak rzucimy. No. Bo ludzie nie wiedzą, do czego zamrażarka służy. Właśnie do tego między innymi. Jak ktoś ma za dużo w lecie, to se zamraża na zimę, to sobie drugą zamrażarkę kupi, co mu przeszkadza, nie? O, to jest jedno. I teraz mamy tutaj drugie, to mamy selera. Selera, natkę, to tutaj, my akurat na terenach wiejskich mieszkamy i byłem tutaj w jednym takim miejscu, co mają selera, takie piękne selery tam były. A oni mówią, że to oni to wyrzucają. No nie wiem dlaczego. Proszę zobaczyć, to jest seler. Natka zmrożone, które teraz w zimie, znaczy zimy jeszcze nie ma, możemy sobie tu wrzucić, prawda? A działanie jest nawet lepsze aromatycznie niż korzeń. O. I teraz to wszystko tutaj sobie ładnie będziemy gotować. Będziemy to wszystko gotować. No i na razie tyle, dlatego że jak to się zagotuje, wtedy będziemy wiedzieć, jaki jest smak tego. Jak będziemy wiedzieć, jaki jest smak, no to wtedy będziemy dodawać rzeczy do smaku, czyli pieprz, sól, ewentualnie inne rzeczy. Mamy te wlaczki nasze, które się gotują. Proszę zobaczyć, jak ładnie. Gotują się, gotują. Przyprawialiśmy tam różnymi rzeczami w trakcie i tak dalej, i tak dalej. No i one niestety, te wlaczki, tak wyglądają, jak się je wyciągnie z tym wszystkim. No, trzeba przyznać, że one nie są jeszcze, one są już takie względnie miękkie, można je pogryźć, ale
ale niestety jeszcze nie są takie bardzo, bardzo miękkie, które człowiek normalnie może zjeść. No, dla psa by były dobre. Dla człowieka głodnego bardzo też można jakoś to po prostu zjeść, ale dla mnie nie są dobre. Więc ja proponuję tak. Teraz te flaczki, które tam gotowaliśmy, odpowiednią ilość, żeby to jakoś zjeść, żeby jakoś po prostu można to było pogryźć, trzeba odstawić z tego całego gotowania, schłodzić i włożyć do lodówki. I teraz jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, że tego typu rzeczy, jak flaki, są narażone na to, że one się mogą zepsuć, jeżeli będą w temperaturze nieodpowiedniej przechowywane. Czyli w lecie flaków ogólnie nie powinno się w restauracjach jeść. Znaczy, w restauracjach mówię tutaj o zbiorowym żywieniu w różnych dziwnych miejscach na świecie. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak my sobie sami zrobimy, to jak flaki się teraz jak się gotują, jak je odstawimy, to później je należy włożyć do lodówki, ponieważ one będą wtedy się przegryzać. W związku z tym, że te flaki były jakby surowe, żywe, bez mrożenia, więc one muszą jednak troszeczkę skruszeć. W związku z tym my na razie do tej pory kończymy. Wyłączamy, że tak powiem, gaz, podgrzewanie pod te flaki, chłodzimy je i wkładamy do lodówki i one w tej lodówce do następnego dnia muszą się przetrawić wzajemnie. Dziękuję. Wczoraj te nasze flaki włożyliśmy do lodówki. Zrobiła się taka fajna galareta. Dzisiaj podgrzaliśmy troszkę tutaj już na piecu elektrycznym. Proszę zobaczyć, tak to ładnie wygląda. Ja oczywiście tego wszystkiego niczym nie zagęszczam. Ładne zrobiły się, żółciutkie. Taka fajna zupka. I teraz przyprawiliśmy wczoraj różnymi rzeczami i dzisiaj to nawet nie trzeba niczym przyprawiać, ale na talerzu każdy sobie może zrobić. Widzicie Państwo ten nasz, tą naszą zupę, flaczki już w tej chwili w talerzu. Proszę zobaczyć, jak one pięknie wyglądają. To są tylko i wyłącznie flaczki, nie ma tutaj żadnych dodatków w postaci innego rodzaju mięsa i tak dalej. Bo jak chcemy innego rodzaju mięsa zrobić, to robimy inną zupę. Na przykład zupę gulaszową będziemy kiedyś robić, to Państwu pokażę, jakie tam różne fajne rzeczy można zrobić. No, a jeżeli chodzi, powiedzmy, o te flaczki, to jest tyle, co tutaj. Przyprawić sobie na talerzu każdy może, oczywiście magą, czy pieprzem, czy solą, jeżeli ktoś chce. Czas robienia tego wszystkiego, no to... Na blogu w sumie mamy kilka etapów podanych, jak to należy robić. Mogę tylko tyle powiedzieć, że jeżeli czegoś się nie da dogotować, bo straciłoby się za dużo energii, to trzeba to odstawić, włożyć do lodówki. To pomaga w różnych sytuacjach, nie tylko jeśli chodzi o flaki, ale również o innego rodzaju mięsa, gulasze i tak dalej, które po prostu tam... Pewne procesy zachodzą w trakcie schładzania i po prostu one na drugi dzień już nie trzeba jakby tego gotować, ponieważ są na tyle miękkie i na tyle są przyprawione, bo najgorszą rzeczą jest to, żeby przyprawiać, że tak powiem, przed spróbowaniem czegokolwiek, bo niektóre przyprawy się nie wchłaniają dopiero po pewnym czasie, jak to wystygnie, schłodzi się i później się podgrzewa, to się okazuje, że albo jest coś za słone, albo za pieprzne. W każdym razie życzę Państwu wszystkiego dobrego w związku z tym i smacznego. Mam nadzieję, że ci, co chcieliby skorzystać z tego, będą z tego korzystać, a inni, którzy mają inne koncepcje, to będą robić inaczej. To wszystko, dziękuję.